Dzień dobry, czołgiści i czołgistki! Dziś mam dla was bitwę gracza, który dał z siebie 100%, a nawet nie, 110, 120%. Wspiął się na wyżyny swoich umiejętności. I skomentowanie tej bitwy to będzie dla mnie czysta przyjemność. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Potyczka na mapie Himmelsdorf w losowaniu z dziewiątkami i dziesiątkami. Zobaczcie, to jest bitwa w trybie bitwa spotkaniowa, więc baza jest na torach. I co się, moi drodzy, tutaj dzieje? Na samym początku ta bitwa mogłaby się dla nas już praktycznie skończyć. Moglibyśmy stracić 1800 życia od lodówki, bo pocisk przeleciał parę milimetrów od tyłu naszego pojazdu. No, trzeba powiedzieć, delikatne szczęście w tej sytuacji. No ale szczęście zawsze musi być, jeśli chcemy rozegrać dobrą bitwę. Nie widziałem dobrej bitwy bez szczęścia. I teraz zobaczmy, co kombinuje bohater. Chce spróbować swoich sił w oflankowaniu czołgów na Podzamkowej. Jest to mądre, prawda? No dobrze jest te pojazdy oskrzydlić, ale nie wydaje mi się, aby było to możliwe w tak wczesnym etapie bitwy. Widzimy tutaj, jak pancer S100 na Podzamkowej. Próbujemy strzelić go w dolną płytę. Weszło. Ale już teraz widzimy także, że obiekt 430 jest delikatnie po naszej prawej i będzie nas odcinał. Dlatego powiedziałem, że flankowanie tych czołgów, okej, fajny pomysł, ale nie w tak wczesnym etapie bitwy. No i bohater będzie tutaj sobie strzelał, będzie robił damage, a ja pozwólcie, że delikatnie powiem wam o tym, jakie są takie szczególnie mocne strony obecnie 907 i też jakie pojazd ten ma problemy, bo jednak dawno takiego omówienia nie robiłem, bo no teraz jednak dużo modniejszy, częściej prezentowany jest Chieftain Early czy nawet 2.6.0, więc jeżeli chodzi o 907, pojazd ten w 2020 roku na pewno nie odbija już tyle co kiedyś, ale wciąż może poszczycić się wyjątkowo nieprzewidywanym pancerzem. To oznacza, że może ci się wydawać, że świeci się na zielono, o, wejdzie, ale jak pocisk już trafia w pojazd, to nagle mamy dziwny rykoszet. To, co jest w tym pojeździe magiczne i to, co zawsze było, to, że on przez swoje kształty, przez swoją sylwetkę odbija pociski, których nie powinien odbić, nawet największych kalibrów, i po prostu jest dobrze opancerzone, ale jednak to nie jest taki pancerz, że o, na papierze 200 mm, tylko bardziej taki nieprzewidywalny. Co więcej, mamy tutaj 2000 życia, co wciąż jest także wynikiem jednym z lepszych wśród medów 10 poziomu. Wiele ma mniej, 1800, 1900, tutaj 2000, no to jest wartość według mnie imponująca. Co poza tym, moi drodzy, mamy niesamowitą szybkostrzelność. Mamy bardzo dużo penetracji na pocisku standardowym 264, na pociskach kumulacyjnych 330. Ale zwróćcie proszę uwagę, że bohater wcale nie używa ich jakoś bardzo dużo, bo też wie, że one przydają się w starciu z mausem, w starciu z czymś, co naprawdę jest trudne do spenetrowania bez golda, ale głównie leci na zwykłych, bo wie, że one są w sumie największą siłą, bo są bardzo szybkie i celne. Kumulacyjne pociski nie są zbyt przyjemne w strzelaniu. I tutaj, moi drodzy, zobaczcie podwójne szczęście. Trafiliśmy obiekta 430 za maksymalny damage, jaki może wylosować 400. I do tego jeszcze pożar, a rywal nie miał gaśnicy. No po prostu, no, wygrać w lotka to mało. Gościu już w tej bitwie miał przynajmniej dwie sytuacje, gdzie bardzo dopisało mu szczęście. A ja chcę tutaj podkreślić, że jeszcze odbił pocisk się od niego, od obiekta 430 i od WZ, więc naprawdę, no gościu ma szczęścia sporo. Jakby miał pecha, to już by dawno w garażu sobie siedział. No, a teraz co? A teraz strzelamy w lodówkę z pocisków odłamkowo-burzących, ponieważ no wiadomo, że w lodówkę haeczki bardzo ładnie wchodzą. No ale dobra, nie dokończyłem tych zalet 907, więc oprócz działa, pancerza, żywotności, mamy jeszcze mobilność. Mobilność, która jest tutaj w sumie kluczowa do podkreślenia. Pojazd ten jedzie maksymalnie 55 na godzinę i co więcej ma bardzo fajne przyspieszenie i przez to po prostu może kręcić bączki wokół swoich ofiar i no, jest takim prawdziwym medem z krwi i kości. Nie jak, powiedziałbym, Patton, który no bardziej bije od frontu. Ten lubi objeżdżać, ten lubi jeździć, więc no, fani takich maszyn na pewno mogliby się tym pojazdem w przyszłości zainteresować.
No i jeżeli chodzi o zlety, to w sumie to by było na tyle. Teraz parę słów o wadach. Na pewno trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli ktoś ma celne działo, to zwykle ten pojazd przebija. Po prostu te strzały, które zwykle się od niego odbijają, to są strzały z tych dział takich niepewnych, bym rzekł. Często ruskich. Jeżeli macie celne działo, zwykle możecie fajnie przymierzyć w 907, czy to we front, w taką mniej skontowaną płytę, czy to w garnek, który nie jest jakiś najmniejszy, no nie oszukujmy się. I te strzały w ten pojazd wchodzą, więc pancerz, mówię, jeżeli ktoś ma celne działo, nie jest aż takim dużym problemem. Co więcej, macie ten mały damage podstawowy, 320, no nie oszukujmy się, to nie jest imponująca wartość. Także żeby tą moc tego czołgu pokazać, to w sumie trzeba non-stop strzelać, co się oczywiście da zrobić, ale nie jest to najprostsze. I także z takich, no, poważnych problemów macie bardzo często padający magazyn amunicyjny. Naprawdę łatwo jest wysadzić 907, pojazd ten także często pali się nawet po strzałach we front. I ma mało amunicji, da się z niej wystrzelać. No ale dobra. My tu pitu pitu, my tu gadu gadu, a bohater jest sam na sześciu. I ja wiem, że jest w dobrym czołgu. I ja wiem, że ma full życia. Ale ile jest tu rywali? To nie są ósemki, to są bardzo poważne pojazdy. Przewaga w HP wciąż jest na korzyść rywali i to ponad dwukrotna. A jednak my dzielnie walczymy. Bohater widzi Esterfała, który chyba troszeczkę popełnił błąd, bo oddalił się od swoich sojuszników. I co my z niego robimy, moi drodzy? Robimy sobie z niego delikatną tarczę. Przestawiamy go tak, aby kiedy wyjedzie Maus, mieć idealną osłonę. No to jest niesamowita taktyka. Niszczymy STB-1, które na ogryzku myślało, że już jest koniec bitwy. Teraz próbujemy dobić Tyszkiewicza. Trafia nas ten Tyszkiewicz, ale my go dobijamy. SDRV wciąż jest dla nas żywą tarczą. Niesamowita taktyka, niesamowity mysł. Cały czas sobie go idealnie przestawiamy pod nas. A teraz uciekamy za wrak SDRV, bo znów na plecach pojawia się magazynek Skoda. I teraz, moi drodzy, co? Bohater nie strzela w Mausa, ale robi sobie żywą tarczę z Mausa. Po prostu, no coś niewiarygodnego. Patrzę na to i nie dowierzam. Patrzę i umieram ze zdziwienia. Teraz, moi drodzy, bohater widzi Skodę, ale ona mądrze się chowa na czas przodowania. Maus nie może w nas strzelić, bo jesteśmy zbyt niscy. I farmimy tego Mausa. I raz, i dwa. Teraz celujemy mu w tył. Dostał. Chowamy się za wrakiem Tyszkiewicza. No to już nie jest żywa tarcza, ale wyjeżdża Skoda. Skoda zdjęta. Nie wiem, jak to się stało, że ona tutaj nie zdążyła wcelować się, a my między wrakami szukamy bicia na Mausa. Mausa, który oczywiście jest już na strzał, więc zdjąć go powinno dać się łatwo. Wystarczy strzelić w jego policzek. Maus policzki ma miękkie. W tym czasie oczywiście bazę przyjmuje Grille 15, który według mnie popełnia ogromny błąd. Powinien wspierać sojuszników, a nie tam stać i przejmować bazę, która jest teraz najmniej istotna. I tak bazy nie przejmie, bo przejmowanie bazy trwa przecież ile? Ponad 3 minuty, więc no jest to niezwykle, no zamiast słowa głupie, nierozsądne podejście. No, teraz w końcu zjechał, ale i tak troszkę wydaje mi się, że za późno już na takie zmiany, które miałyby pomóc temu Mausowi. I moi drodzy, pojawia się Maus na tyłach. Z przodu mamy Grille. Maus strzela, nie strzela. Grille od frontu. Widzimy, że na ponad 1000 życia. My na nawet głupiego Heka. Bardzo trudna sytuacja. Ja bym tutaj się bał tak wychylać, a jednak bohater ma jaja, aby to zrobić. Szuka tego Grilla. Jest Grille, ale go olewamy. Leci, moi drodzy, po Mausa. Bohater zmienia amunicję na pocisk kumulacyjny i będzie chciał na tego Mausa chyba wyjechać tutaj. Ojojoj, Grille na plecach. Trafia na szczęście we wrak. No niby niemiecka precyzja, a kalafiorki wciąż mają miejsce. Grille jest już na, moi drodzy, dwa strzały. Teraz na hita. Chowamy się za wrakiem. Maus wyjeżdża, będzie bicie między wrakami. Przebijamy go w bok. Coś niesamowitego, że to weszło. Tutaj sporo szczęścia. Grille chyba będzie chciał wyjechać. Czy wyjedzie? Nawet nie chcę teraz wiedzieć. Jakby wyjechał, to już naprawdę to byłby znak, że bardzo zlekceważył swojego rywala. My oddajemy strzał, taki, ktoś powie, głupi, bo mało pocisków, ale on ma na celu sprowokowanie tego Grilla do wyjazdu, żeby poczuł się pewnie, bo on nie wie o tym, że my ładujemy chyba
tak szybko. Gdyby wiedział, to by nie wyjechał wcześniej tak głupio. Pamiętajcie o tym, że obiekt 907 jest w stanie ładować niecałe 5 sekund. Jeżeli macie, tak jak tutaj bohater, racje bojowe, macie czerwone lub fioletowe wyposażenie, to zlecz wentylację, wy jesteście w stanie ładować niecałe 5 sekund. I właśnie w takich sytuacjach jak tutaj to było bardzo przydatne. Sekundy mijają, minuty mijają, a Greena wciąż nie widać. Teraz bohater patrzy na wzgórze i tutaj widzimy, że Green zaczaił się, proszę bardzo. W rogu mapy niestety nie przebija nas Hanka. My nie popełniamy tego błędu i przed ostatnim pociskiem dobijamy go w tej wyjątkowo już łatwej sytuacji na przeładowaniu. Niesamowita, moi drodzy, bitwa obiektem 907. Jakie w ogóle tutaj były pomysły, prawda? Przestawianie Estervala, tworzenie żywych tarczy z rywali. No po prostu bitwa, którą musiałem wam pokazać. Mam nadzieję, że przypadło wam do gustu. A teraz życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.